Kingwin Gamerland Millennium Hall dobieg już końca. Ze mną MVP turnieju LTN. Siemanko. Cześć. Siema. Powiedz mi, co twoim zdaniem no nie wyszło, bo troszeczkę zabrakło. Zabrakło, ale odrobiliśmy bardzo dużo punktów na tej mapie ostatniej, na The Overpass. Niestety się nie udało, ponieważ przegraliśmy jedną z najważniejszych rund. Było dla nas 15-14. Prowadziliśmy jednym punktem. Po prostu brak granatów ze strony pewnych dwóch graczy w naszej taktyce, ci co zamykali od Monstera, od tego, jakoś tak, tej miejscówki, zabrakło po prostu granata, czyli flesza lub granatu dymnego i niestety nie mogli nam pomóc chłopaki i weszliśmy tak naprawdę w trzech tylko na jeden bombsite i nie mieliśmy już żadnych szans. Mhm. Co teraz w takim razie? Bo rozumiem, że to nie jest jakiś powód duży, żeby zmieniać skład, robić jakieś ruszady. Rozumiem, analiza i co? Ciśniecie dalej. Dokładnie, nie ma co się poddawać. No, po takich meczach się na pewno nie rozpadają teamy i tak dalej. No, nas trzyma umowa i nie możemy sobie żadnych zmian robić, ani żadnych. A to tylko umowa? Jakby umowa was nie trzymała, to byście się rozeszli? Znaczy nie, też jakby umowa nas nie trzymała, to też byśmy nie odeszli. Jesteśmy fajną, zgraną piątką, z ambitnymi ludźmi. Trenujemy i chcemy pokazać się z jak najlepszej strony w pewnych turniejach. No ten nie wyszedł, drugie miejsce też jest okej. Gratulacje dla chłopaków i... Ale no wiesz, jest MVP. Choćbyś nie wiadomo jakby skromny, no to jednak to MVP pykło, tak? Czyli no jakby reprezentowaliście no naprawdę wysoki poziom. No mi się wydaje, że zrobiłem to co robię najczęściej. Na drugiej mapie niestety nie dałem z siebie 100%, ale na trzeciej i na pierwszej dosyć mi to fajnie szło. Robiłem sobie fragi. Dosyć łatwo, pewność siebie mi pozwoliła z łatwością to robić dwa razy większą. No i jakoś się udało. Dobra, to zejdźmy w takim razie z tematu już meczu, nie będę dalej tego drążył. Przechodząc do takich ogólnikowych rzeczy, że tak powiem, bo wszystkich się pytam. Jesteś pierwszy raz w Rzeszowie? Tak, jestem pierwszy raz w Rzeszowie. I jak ci się podoba? Jest bardzo fajnie, spoko ludzie, fajna galeria. U nas takiej, w mojej miejscowości, nie ma takiej dużej i rozbudowanej. Ale jest fajnie tutaj. Jak oceniasz jeszcze, powiedz mi, w ogóle organizację tego turnieju? Co ci się podobało, co ci się nie podobało? Tam widziałem, że w jednym z pierwszych meczów, bodajże wczoraj, jakieś były problemy tak. z kompem. Miałem problemy z komputerem, ale ten LAN oceniam na po prostu super, ponieważ ludzie, którzy zajmowali się organizacją, czyli podłączali kompy lub no tak zwani spece, pomogli mi ogarnąć komputer na drugi dzień i jestem bardzo zadowolony, nie miałem żadnych problemów z komputerem. No może dzisiaj miałem tam problem z tyldą, bo jeden komputer nie obsługiwał tego zamiarza tylda przy Escape, ale jakoś się udało po prostu to ogarnąć i jestem bardzo zadowolony, że ludzie podeszli z tak szybką, że tak powiem... Jestem zadowolony, ponieważ ludzie przyszli mi z tak szybką pomocą, żeby wymienić ten komputer i udało się. Czyli co, jeśli będzie zaproszenie na kolejną edycję, to przyjeżdżacie? Tak, przyjeżdżamy i na pewno odwiedzimy Rzeszów drugi raz. No to ekstra, ze mną był LTN MVP dzisiejszego turnieju, dzięki ci ślicznie. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Dziękuję.